Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący. Włodzimierz Czerzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ojciec założyciel Lewicy połączonej z Wiosną Biedronia i razem z Dzień dobry panie redaktorze. Dzień Ładnie zabrzmiało ojciec dzień do, założyciel. Dzień dobry państwu. Dementuję. Że ojciec założyciel? E, nie, bo na ojców jest trzech. Mhm. Nie bardzo. Ma... U nas... Prawie pan trzy ojców, jedna nas... matka, to tak wygląda trochę dziwnie. U nas na lewicy różne rzeczy się zdarzają. A to w porządku. A mówiąc poważnie, oczywiście od początku do końca, na razie jest porozumienie trzech partii, ale już przystąpiło do tego porozumienia... PPS, należy się. Chcielibyśmy w ogóle stworzyć tak, żeby tych struktur różnych, i partyjnych, i niepartyjnych, i stowarzyszeń, i organizacji miejskich, żeby było jak najwięcej, żeby można było naprawdę nie jednoosobowo powiedzieć, że się tworzy coś wielkiego, tylko żeby można było powiedzieć, DAW, na tu jest 30 organizacji, które stoją koło siebie i wszyscy mamy wielką koalicję, taką największą organizację. Największą to znaczy? Lewicową. Ale... Mówię o Platformie Obywatelskiej. A, no nie wiem, to musi pan się zapytać tego, kto ich tak nazywa. kto ich tak nazywa? Oni no, sami się tak nazywali. Oni się nazywali Organizacja Lewicowa. Znaczy to, to, to zależy jeszcze, kto kto tam definiował to, ja co oni są. Wie wiem no ja znam. Nie wiem, jak jest w tej chwili w Platformie Obywatelskiej i nigdy w życiu nie będę w stosunku do nich złośliwy. Ale ostatnia wypowiedź, z tego co pamiętam, to dotyczyła kotwicy chadeckiej. Nie, to już nie była kotwica chadecka. No i dobrze. Sławomir Neumann mówił wprost, że oni są ugrupowaniem chadeckim. No to jeżeli są ugrupowaniem chadeckim, i mówi to pan Sławomir Neumann a pan Grzegorz Schetyna mówi, że mają kotwicę chadecką. I to są rozumiem. za związkami partnerskimi, to, to, to właściwie wszystko to, gra. To, to rozumiem, że to jest y, organizacja chadecka, no i tyle, tak? Nie, nie, wkręci, panie przewodniczący, nie, wkręci nie. Mnie w panie. Ja nie chcę pana wkręcać bo, bo, w, w żaden się do innych partii, bo po prostu to jest ich życie, tak? ich, <laughs> ich program, ich e, założenie. To ja bym chciał się dowiedzieć, jakie były kulisy negocjacji o ewentualnym przyłączeniu SLD do koalicji. No, to tutaj muszę panu powiedzieć, że Ponieważ pan mnie zna, bo często u pana bywam, to pan wie, że nie dowie się pan niczego. Dlaczego? Dlatego, że umówiłem się ze swoimi partnerami, z wadkiem kosiniakiem Kamyszem oraz z panem Grzegorzem Schetyną, że o wewnętrznych sprawach negocjacji nie będziemy nikogo informować. Ponieważ pan przewodniczący również dobrze mnie zna, to ja sobie pozwolę też konsekwentnie zadawać kolejne pytania. Super. Po pierwsze, Władysław kosiniak Kamysz nie jest żadnym pana partnerem, bo z tego co kojarzę. To właśnie przez PSL, zdaniem Platformy Obywatelskiej, to wszystko nie wypaliło. To o jakim my partnerstwie no, mówimy? Wie pan, ja się... Udawanym, fikcyjnym. Aha, ja, ja się umawiałem 4 czy 5 miesięcy temu. No to to już chyba nie ja... obowiązuje, panie przewodniczący. Chyba pan, no, kogo obowiązuje, tego nie obowiązuje. Ja w ten projekt wierzyłem. Ja uważałem i uważam, że projekt, który zdobył 38% głosów po trzech miesiącach współpracy, to jest bardzo duży projekt. Projekt, który łączył różne nurty, tak zwanej opozycji demokratycznej, i żeśmy się umawiali na współpracę. Wie pan, ktoś w związku dobrze by było, gdyby był wierny. Okazało no to został się... wierny Czarzasty i został na lodzie. No no, pogratulować. Nie, nie, proszę pana. Został wierny Czarzasty, który, dla którego umowy i dane słowo jest ważniejsze od lodu. W momencie, kiedy się konstrukcja ze względu na początkową decyzję PSL-u i końcową decyzję Platformy Obywatelskiej rozpadła, to po pierwsze te dwie partie biorą za to odpowiedzialność, po trzecie ktoś musi być konsekwentny do końca, to znaczy ja. W momencie, kiedy się zakończyła ta konstrukcja, tworzymy w tej chwili konstrukcję, e, konstrukcję bloku lewicowego pod nazwą Lewica. tyle, żadnych żadnych emocji. A dlaczego w historii. takim razie koalicja europejska nie była koalicją europejską czy nawet obywatelską czy jak zwał, tak zwał, bez Polskiego Stronnictwa Ludowego? Bo powiem szczerze, nijak nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ale ja też nie jestem w stanie zrozumieć różnych procesów jeżeli chodzi o koalicję europejską, wzięliśmy 16% głosów wszystkich w koalicji europejskiej. Z czego 5% mandatów SRB? Tak, dlatego że mieliśmy dobrych kandydatów. Każdy, jeżeli chodzi o nas i o PSR, mieliśmy takie same warunki. Mieliśmy tyle samo jedynek, tyle samo dwójek, tyle samo trójek. W związku z tym takie same prawa mieliśmy do walki. Z tego co pamiętam, PSL mógł również wystawić swojego premiera Waldemara Pawlaka. Myślę, że jakby go wystawił, bez problemu, by miał czwarty mandat. Eee, w związku z tym, wie pan, no albo ktoś wierzy w swoich ludzi i wierzy w to, e, że oni zdobędą mandaty i walczy o to, albo po prostu ma inny do tego stosunek. Dla mnie, jeżeli chodzi o koalicję europejską. To był sukces, ale tego nie, ja nie neguję nie, nie mówię o żadnym blodzie ani o to żadnych historii Teraz historiach. pytanie: czy to jest odpowiedź ja na moje bardzo, pytanie? Bardzo że PSL tak? zawistnie zadziałało ze względu na to, że panu się udało, a PSL-owi się nie udało? Czy tutaj zagrało coś innego? Proszę pana, PSL nigdy nie był pazerny na stanowiska i nigdy nie był zawistny. Będę ich bronił. To pan próbuje. No już to powiedziałem. Podobie pan jednym słowem, jednym zdaniem, stąd ta cisza moja. No, spodziewałem się jakiejś obrony. Że będzie to frontalny atak kwaś, jakiś albo coś. Twarz pana wskazywała Ale... na to, że pana zatkało. Panie przewodniczący, do Ale... no pana też by zatkało właściwie. No chyba też pana zatkało po tym, co pan ja, powiedział. Nie, no nie. Waldemar Pawlak, Czekałem... którego był pan uprzejmy przywołać. Czekałem pytany, pana... kto Czekałem wygra wybory. <laughs> Waldemar Pawlak, były premier, pytany o to, kto wygra wybory. To mówił że zawsze, że ich współkoalicjant. Jeżeli pan mówi w tej chwili, że PSL jest cacy, no to powiem szczerze. Dobra, bo po prostu nie mówię źle o strukturach i ludziach. Lubię ludzi. Mhm. Tych spisu też? Tych spisu ludzi? A co ja mam przeciwko ludziom spisu? No przecież chce pan iść z nimi walczyć. No dobra, ale ja walczę na programy. Ja wiem, co chcę wprowadzić Jakie mam poglądy walczę o swoje poglądy Panie przewodniczący ale, ponieważ ale, tego nie nikt będę, nie powiedział jeszcze oficjalnie ale, ale to może będę, najwyższy ale, czas ale, ale nie będę walczył z ludźmi wie pana przecież ja nie będę mówił nie będę atakował pluwał kogoś kogo nawet nie znam tak mhm. no tak a, ty, być. a tych których znam to wolę w nic nie mówić albo tylko i wyłącznie mówić o przyjaźni No brzmi to naprawdę no. bardzo no. idealistycznie jak na lewicę przystało ale no, to, to rozmawia pan z ideowcem to prawda i to takim chodzącym, mającym też na scenie politycznej miano niezłego organizatora. Dziękuję serdecznie. Pomagam swoimi umiejętnościami wszystkim, którzy o to poproszą. Myślałem, że pan zaprzecza, ale widzę, w błędzie jestem, bo nie ma czemu zaprzeczać. Natomiast dziwię się, że taki dojrzały polityk z takim doświadczeniem, z taką opinią dał się tak ograć z no ale wie pan, taki dojrzały polityk na pewno nie da się wkręcić panu redaktorowi. Każdy no to już nas, mnie pan umniejsza, każdy, nie wiedzieć dlaczego. Każdy, każdy z nas ma swoją opinię na ten temat. Ja uważam, że moja formacja wyszła na całej tej sprawie związanej z Koalicją Europejską i postępowania w stosunku do Koalicji Europejskiej bardzo, bardzo... Temat Koalicji Europejskiej bardzo, bardzo, mamy zamknięty. Bardzo fair. W związku z tym nie dałem się nikomu ograć. Myślę, że jeżeli ktoś... Rozbija projekt 38% na 5 miesięcy przed wyborami, wiedząc, że po drugiej stronie jest przeciwnik, mówi o PISie, który skierował 40 miliardów złotych w przeciągu 2-3-4 tygodni przed wyborami bezpośrednio do ludzi. To jest po prostu kimś, kto na pewno po tej decyzji jest większa szansa na to, żeby PIS wygrał. Na pewno po tej decyzji e, wybrany przez nas na lidera opozycji e, pan Grzego Schetyna abdykował z tej funkcji. E, no bo już nie jest nas. I to on jest liderem, tym się tak? który rozmontował tę koalicję? No nie, no ale to jest, wie pan no, sprawa jest ogólnie znana i powiedziałem o tym 6 minut zrezygnował pierwszy z tej koalicji PSL, nie udało się liderowi PSL-u przytrzymać przy tym projekcie. A na moje pytanie, dlaczego ta koalicja nie była budowana bez PSL-u? Do tej pory nie doczekałem się ale odpowiedzi. Ale bez PSL-u dalej, tak? No pewnie, bez PSL-u dalej. Ale to pytanie ja namawiałem do tego. To pytanie musi pan zadać panu Grzegorzowi Schetynie. Panie pan, przewodniczący. Pan Grzegorz Schetyna jest liderem największej opozycji. Panie przewodniczący, tak? ale pan wie, że jest problem z zadaniem tego pytania Grzegorzowi Schetynie. Dlaczego? Przynajmniej na tę chwilę. No bo go tu nie ma. Tak? Bo go tu nie ma. No dobrze, ale jakby był, to To ja bardzo chętnie. To radziłbym... E, wie pan, no słyszałem ostatnio, że, e, że będą w telewizji publicznej od niedługo. To zadał pan to pytanie, tak? Myśli pan, że Grzegorz Schetyna sam osobiście się pofatyguje? Tego nie wiem, natomiast wiem, jak było opluwany są już lewicy demokratycznej, że chodził do telewizji publicznej, że to jest skandal, że jest to niedemokratyczne, że robimy świństwo całej polskiej klasie politycznej, polskiej demokracji. W związku z tym mówię tylko dlatego, bo e, oczywiście na naplucie mi w twarz powoduje to, że tę twarz wyciera i mam nadal swoje poglądy. Ale po prostu pamiętam całą tę jatkę, bo to była jatka, więc jak w tej chwili czytam, że po prostu wracamy, to, to po prostu każda partia ma prawo do swojej decyzji, ale też wydaje się, że można by było powiedzieć, no już nie będziemy na was pluli, bo chyba mieliście rację, że nie wychodziliście, tak mi się wydaje, ale też się tego nie spodziewam. Jestem człowiekiem tolerancyjnym zdystansowanym wielkiego serca i gdyby dziś Grzegorzowi nie się no znamy mentalność pana przewodniczącego coś nagle odmieniło, i gdyby zadzwonił dziś do Włodzimierza tego i powiedział słuchaj Włodek, wpadaj jednak tworzymy koalicję, Włodzimierz Czarzasty by powiedział Słuchaj Grzegorz, każdy, moment ma swój czas ja podjąłem decyzję, czekałem na twoją decyzję Rozmontowałeś razem z PSL-em projekt wielki, w który wierzyłem, okazuje się, że jako jedyny, dobra, wierzyłem, teraz mam inny projekt. Trzymam za siebie kciuki iść do przodu. Polityk, który co dwa miesiące, co dwa tygodnie zmienia zdanie, co dwa dni, co dwa dni zmienia zdanie nie, nie mam na niego czasu. Ale w związku z tym wiem, że Grzegorz nie zadzwoni, bo nie jest takim politykiem, bo jest politykiem. Dobrym. Gdyby tak przyszło wam tworzyć wspólnie koalicję, jak ona by wyglądała? Ale mówi pan po o wyborach do parlamentu krajowego. Nie namówi mnie pan do tego, bo w tej chwili na wypowiedź na ten temat. W tej chwili moją rolą jest to, żeby sprowadzić sojusz Lewicy Demokratycznej i Lewicę ze swoimi partnerami, to znaczy z panem Zanbergiem, z panią Marceliną Zawiszą, z panem Biedroniem. Z powrotem do sejmu Biedroń, Biedroń coś mi mówi to nazwisko. Zdaje się, chyba z nim rywalizowaliście. Że był czas rywalizacji, jest czas współpracy, jak to w życiu. Mm, pięknie, metaforycznie, ale tak się was? zrobiło Pamięta... filozoficznie. Nie, wie pan, no są cele określone i są określone momenty. I jaki jest ten cel? Pomijając to, że lewica powinna być w sejmie, i to jest cel, który sobie wyznaczył Włodzimierz Czarzasty no. Czyli wprowadzenie na nowo sojuszu lewicy demokratycznej do ław poselskich. No tak, ale wprowadzenie z określonymi poglądami na wiele spraw. Na gwarancję, gdyby, była, gdyby rządziła koalicja oparta w głównej mierze na liberałach, na gwarancji spraw socjalnych. Proszę pamiętać, że ja jestem autorem, a nie jestem bufonem pod tym względem. Ja jestem autorem stwierdzenia: Damy wam to, co daje Wam PiS, oddamy wam to, co PiS zabrał to no, powiedzenie moje potem było odmieniane przez wielu polityków w różnych formułach. I pewnie nic co dane nie e... będzie odebrane. No to tak, są słowa Grzegorza Schetyny nie, no, w wielkim no skrócie. Tak, no tak. Ale Jan Grabiec jeszcze bardziej rozszerzył tę myśl Grzegorza Schetyny. Złotą do tego dodajmy, że no 500 plus jest na kredyt i trzeba będzie spłacać. Szyma, no ale mam wielką przyjemność nie odpowiadam już za słowa Platformy Obywatelskiej. W związku z tym jakbym był w tej koalicji, a ja byłem jeszcze miesiąc temu. Bym w tej chwili o to walczył. W tej chwili pan grabiec bierze na siebie odpowiedzialność, tak samo jak bierze na siebie odpowiedzialność nawołując o tym, żeby jedna partia demokratyczna nie atakowała drugiej, a w drugim zdaniu twierdząc, że e, można tylko głosować na platformę obywatelską, bo inne głosy są po prostu stracone. No i nie czarujmy Chyba... się SLD, podobnie jak i lewica razem i razem i Robert Biedroń będziecie odbierali głosy platformie obywatelskiej, bo tak to wygląda. Pana, na dziś... my będziemy walczyli o swoje głosy. Proszę pamiętać, które żeby... zostały przejęte przez platformę Użu obywatelską. Pana, no nie za bardzo, dlatego że przy Sojuszu Lewicy Demokratycznej akurat konsekwentnie, pomimo tego, że jesteśmy poza Sejmem, jest milion dwieście tysięcy głosów i ta liczba osób głosujących na naszą partię się powtarza prawie w każdych wyborach. W związku z tym my mamy swój elektorat. Ten elektorat wie, jaki my mamy... Jako stosunku. koalicja, czy jako partia wystartujecie? Ustalimy to. To jest istotne. To jest bardzo istotne. Pomny doświadczeń z 15 roku, Bara, że na koalicji się nie wygrywa. To jest to jest bardzo istotne i mając wszystkie doświadczenia usiądziemy i bez jakichś wielkich tygodni, miesięcy to ustalimy. Proszę pamiętać, żeśmy zawarli porozumienie w piątek. A dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj, oś, dzisiaj żeśmy odpalili współpracę we wszystkich województwach. Było 16 tysięcy, 16 tysięcy jeszcze nie, ale 16 konferencji. na Podlasiu też? Tak jest, 16 konferencji. A prezydent Truskolaski, to on jest z wami czy on jest z koalicją obywatelską? On prezydent Truskolaski chyba jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Zdaje się, że tak. No chyba tak. W związku z tym. Bo nie chcę się co... zgodzić na to, żebyście mogli sobie w sobotę zorganizować marsz przeciw przemocy. Poczekajmy na jego decyzję, bo jeszcze nie ma decyzji, tak? Tę decyzję chyba ma czas do jutra, żeby wydać. Jak wyda tę decyzję, to będziemy komentować. Na razie nie mamy czego. Grzegorz Schedziński i platforma się nie wybierają do Białego Stoku w sobotę. No, PSL ma, również. no i szkoda, że się nie wybierają, dlatego, że w Białym Stoku e, po prostu e, bandyci pobili ludzi. I to nie jest podtek żaden polityczny, to jest marsz, który chcemy zorganizować. Walki z przemocą. Bardzo dziękuję za ten zwrot, że to nie jest podtek polityczny, bo prezydent Truskogorski próbuje już polityczną odpowiedzialność cedować i na marszałka województwa, i na samego województwa. Ja chcemy my chcemy jako Lewica, chcemy być wszędzie tam, gdzie się dzieje źle. Ja nikogo nie obciążam, ja obciążam bandytów, zabicie ludzi. I uważam, że tam, gdzie ci ludzie są bici, trzeba powiedzieć i się nie bać, że to nie jest dobra praktyka. Musimy stawiać kropkę. Żeśmy zaprosili wszystkich. A jak e, zwykle to pana, będziecie sami. Pana Schetynę również. Ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć na koniec. Tam e, byli ludzie, którzy również są zwolennikami związków partnerskich. Czyli generalnie eee, tego, co zaproponował Grzegorz Strzytyna. Włodzimierz raz przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był państwa i moim gościem. Z minutowym opóźnieniem zapraszam na serwis.